Witam na kanale Tej Kluk. W każdej kuchni są noże. Służą do krojenia i cięcia. Powinny być ostre, bo tylko wtedy praca nimi jest przyjemna, szybka i nie rozrywamy krojonego produktu, na przykład mięsa, tylko po prostu tniemy go i powstaje czysta linia cięcia. Aby tak było, ostrze powinno być ostre. W tym nożu jest tępe. Pokażę Wam teraz kilka sposobów na naostrzenie takiego tępego noża. I proszę Was o wsparcie mojego kanału poprzez naprawdę pisanie komentarzy i dawanie łapek do góry. Po pierwsze, kubek musi być ceramiczny. Obracamy go do góry dnem. Jak widzicie, jest tutaj taka powierzchnia, na której kubek stoi. Technika ostrzenia polega na tym, że jeżeli tutaj mamy krawędź tnącą, to przesuwamy na krawędzi kubka tą krawędź do przodu. I następnie obracamy i przesuwamy w drugą stronę. Można to robić też tak. Trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć. Jest to sposób ostrzenia bardzo efektywny. Można naostrzyć ostrze bardzo szybko. Także polecam, jeżeli nie masz w domu innych narzędzi, a na pewno będziesz zaskoczony rezultatami, jakie taki sposób ostrzenia daje. Zobaczcie, na takim kubku można też naostrzyć małe noże. Wtedy ostrzymy po prostu na jednej krawędzi. Obracamy kubek i ostrzymy znowu. Jak to wygląda? Drugi sposób polega na ostrzeniu z użyciem osełki. Ta osełka ma dwie powierzchnie. Ta powierzchnia jest bardziej szorstka i służy do naprawy ostrzy poszczerbionych i bardzo tępych. Rzadko jej używam. Z kolei ta powierzchnia, poznajemy ją po tym, że jest gładsza, służy do wykańczania i ostrzenia noży lekko stępionych. Zazwyczaj noże kuchenne będziemy ostrzyć tylko na tej powierzchni. Przed użyciem taką osełkę należy namoczyć w wodzie przez minimum 20 minut. Ta już jest namoczona, chociaż już widać, że tutaj lekko wysycha. I jak ostrzymy? Technika ostrzenia jest następująca. Jeżeli tutaj jest ostrze noża, to przesuwamy tym ostrzem do przodu. Lekko dociskając, nie na tyle mocno, żeby opór był jakiś taki utrudniający nam przesuwanie. I przekręcamy i wykonujemy dokładnie tyle samo przesunięć, ile zrobiliśmy po drugiej stronie. I tak ostrzymy. W ten sposób naostrzysz bardzo dobrze każdy nóż. I teraz trzeci sposób ostrzenia, moim zdaniem najłatwiejszy, z użyciem specjalnego narzędzia. Mam tutaj ostrzałkę renomowanej firmy Lansky. Nie jest to film sponsorowany przez tą firmę ani przez żadną inną. Zakupiłem tę ostrzałkę za własne pieniądze. Zapłaciłem około 70 zł. Bez problemu kupicie to na znanym portalu aukcyjnym w internecie. I moim zdaniem warto. No ale to jest moja opinia. Nie jest to tanie, więc musicie rozważyć taki zakup. Co można z pomocą tej ostrzałki zrobić? Po pierwsze, zobaczcie, mieści się spokojnie w dłoni. Jest to ostrzałka, którą można wziąć ze sobą pod namiot, do samochodu, na działkę i użyć zawsze wtedy, kiedy będziemy potrzebować naprawić szybko nóż, naprawić ostrze noża. Ale ja ją używam w domu, dlatego że jest bardzo wygodna. Składa się ta ostrzałka z czterech narzędzi. Tu mamy narzędzie składające się z takich prętów z węglika. To służy do ostrzenia bardzo tępych i wyszczerbionych noży. Przesunięcie ostrza w tej szczelinie w ten sposób powoduje zbieranie metalu i naprawdę jest to bardzo agresywne ostrzenie. Wystarczy 3-4 razy przesunąć, żeby naprawić dosyć tępe i wyszczerbione ostrze. Druga ostrzałka składająca się z takich dwóch pręcików ceramicznych, widać to po kolorze, są białe,
Ta ostrzałka służy do ostrzenia noży lekkotępych, czyli takich, jakie zazwyczaj mamy w każdej kuchni po jakimś czasie użytkowania. I wystarczy tutaj też przesunąć 3-4 razy, aby naostrzyć nóż. Teraz mamy tutaj taką ceramiczną listwę. Zobaczcie, ona jest wyprofilowana w taki sposób, że zwęża się ku górze. To narzędzie służy do ostrzenia noży z ząbkami. Ale ostrzenie noży z ząbkami to jest temat na inny film i niebawem taki film powstanie. Dzisiaj pokażę, jak ostrzyć noże kuchenne, zwykłe, z klingą prostą. I mamy jeszcze ostatnie narzędzie. To jest taki pręcik diamentowy. I on też służy do dosyć szybkiego ostrzenia tępych ostrzy. Używam go też bardzo rzadko. Jednym słowem, najczęściej używanym przeze mnie narzędziem jest to narzędzie ceramiczne. Pokażę Wam teraz, jak to się robi. Czyli bierzemy narzędzie, damy je i przesuwamy nożem. O, może tak będzie najbardziej widać. W ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. Dociskamy lekko i naprawdę nóż mamy ostry. Teraz tak, jeżeli byśmy chcieli naostrzyć ten nóż i odnowić jego ostrze, to przesuwamy nóż tutaj w tych węglikach. No zrobię to dla Was, czyli raz, dwa, trzy, cztery i teraz idziemy na narzędzie ceramiczne i raz, dwa, trzy, cztery. Po prostu jak brzytwa. Ostrze jest jak brzytwa. Tak samo ostrzymy nóż szefa kuchni. Czyli pokażę Wam teraz, jak to robimy. Raz, dwa, cztery i kolejne, raz, dwa, trzy, cztery. Nóż jest bardzo ostry. A jak używamy tego pręcika diamentowego? Rozkładamy go, on teraz się tutaj dobrze trzyma. Przesuwamy ostrze delikatnie w ten sposób. Składamy i teraz wykańczamy ostrze na listwie ceramicznej. Nóż jest ostry jak brzytwa. Popatrzcie, ta listwa jest dosyć krótka. To wcale jednak nie znaczy, że nie naostrzymy na niej noża typu szefa kuchni. No zobaczcie. Przeciągam praktycznie cały nóż. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów.